Siemanko, mówi Tomajrc z tej strony. Zapraszam na tomajrc.com. Dzisiaj pośmigamy sobie HPI Jump Shotem SC, czyli short course'em z napędem na tylną oś. W środku załadowany pakiet 2S. Tym sprzętem przeleciałem już kilka pakietów, trochę już go potestowałem. Natomiast dzisiaj będzie kolejny dzień testów takiego upgrade'u, który zrobiłem. Mianowicie tutaj, jak sobie zerkniecie pod spodem, zobaczycie, że te łączniki tutaj, te cięgna są założone w inny sposób. Może będzie to lepiej widać nawet z drugiej strony. O tu. A mianowicie ten, nie do końca to widać, ja to potem pokażę lepiej w studiu. Powiem tak, że na tą chwilę ten upgrade, który zastosowałem tutaj, wyeliminował jak na razie w 100% wypadające tutaj te łączniki. Tak, że jestem zadowolony. Zobaczymy, jak sobie poradzą w takich warunkach przeznaczonych między innymi dla tego typu sprzętu. Natomiast próbowałem już najazdów po skosie na krawężnik. Próbowałem lotów, różnego typu lądowań i jak na razie ten sprzęcik tutaj wszystko przetrwał. Ani razu nie wyskoczyły mi właśnie te cięgna, o których przed chwilą mówiłem, które pokazywałem. Co było taką, czy jest taką przypadłością, która w przypadku tych sprzętów, którymi ja śmigałem, akurat tego jumpshota, parę razy mnie się to przytrafiło. Także jak na razie fajny upgrade i działa. Sprawdzimy, jak sobie to tutaj radzi w tych warunkach. Tak jak powiedziałem, w środku załadowany pakiet LiPo 2S. To akurat jest Gens Ace 7600 pojemności. Także taki pakiet z tak lekkim sprzętem, jakim jest akurat Jumpshot SC. Cała seria Jumpshotów, bo to konstrukcja jest podobna przy wszystkich modelach, zarówno Stadium Track, jak i Monster Track czy SC. One bazują na tej samej konstrukcji, trochę się jednak różnią. Czasy jazdy mogą tutaj dochodzić do 30, nawet w zależności od stylu jazdy, od terenu, nawet pewnie do 40-45 minut, ale na pewno pół godziny spokojnie osiągalnej, to wcale niekoniecznie jakiejś super spokojnej jazdy. Tutaj jak to na takich miejscówkach, nie zawsze wszystko widzimy. Ja tego terenu też tutaj nie obchodziłem, także jak odjedzie się dalej, to nie sposób uniknąć jakichś kreszy, spotkań bliższych z jakimiś tam kamlotami. O, właśnie teraz słyszeliśmy, także jest to taki dosyć dobry test. O, czy teraz tak naprawdę dobry test wytrzymałościowy dla sprzętu. Jak na razie Jumpshot naprawdę bardzo odporny. W zasadzie to jeszcze nic się nie wydarzyło, a już trochę nim polatałem, poskakałem i tak naprawdę poza upierdliwym, powiedzmy, jakimś takim czasami wypadnięciu, takim popałcie tych drążków, które pokazywałem, to kompletnie
kompletnie zero jakichś awarii. Jumpshot lata na silniku szczotkowym, choć miałem już pytania od osób, które obserwowały, jak on jeździ, czy faktycznie na pewno jest to szczotkowy silnik, bo były zaciekawione dynamiką i tym, jak on sobie sprawnie radzi. Natomiast tak, jest to standardowy szczotkowy, chyba 15-zwojowy silniczek. Po prostu bardzo fajny, lekki sprzęt sprawia, że jest całkiem dynamiczny. Mamy jakiś niepożądany przedmiot. Ściągnięty jak to na budowie bywa. Taka niska waga sprzyja też oczywiście bardzo długim czasom jazdy.